Karolina Jako, przywitam serdecznie. Pora na nasz cotygodniowy program. Dziś w wieściach z Mazowsza. Raport, jak zmienia się nasz region. Zabierzemy Państwa do gminy Kowala na południowym Mazowszu. W wieściach pokażemy też inwestycje z PROW 2007-2013 zrealizowane w Celestynowie. W programie odwiedzimy romantyczny pałac w Chrzęstnem, niedaleko Wołomina. Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się, by zobaczyć, jak wygląda po remoncie, to teraz jest doskonała okazja. Historię pałacu opowiada dwóch znakomitych Polaków. Malarz Władysław Podkowiński i poeta Cyprian Kamil Norwid. Jak to możliwe? Zdradzimy za kilka minut. Jednak dziś przede wszystkim powiemy o zmianach, jakie na mazowieckiej wsi nastąpiły dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jedną z najliczniejszych grup beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są samorządy. To one coraz odważniej sięgają po środki, które pomagają im w realizacji najważniejszych inwestycji. Głównym celem realizowanych projektów jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, bo to główne założenie PROW 2007-2013. Środki unijne przeznaczane są przede wszystkim na wodociągi, kanalizacje, zagospodarowanie centrów wsi, budowę i modernizację świetlic wiejskich, zmianę przestrzeni publicznej, gospodarkę odpadami czy energię odnawialną. Inwestycje zmieniają nie tylko wygląd wsi i małych miejscowości, ale ułatwiają życie wielu ludziom. Wielkie nadzieje budzą środki, po które będzie można sięgnąć w ramach kolejnej perspektywy, tym razem na lata 2014-2020. Włodarze gminy już planują kolejne, niezbędne inwestycje, które w jeszcze większym stopniu mają zaspokoić potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich i zmniejszyć różnice pomiędzy miastem a wsią. O Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 porozmawiam dziś z naszym gościem, a jest nim Jarosław Napiórkowski, wójt gminy Sypniewo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Panią. Środki z PROW w znaczący sposób zmieniły nasz region, szczególnie małe wiejskie gminy. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, chciałabym, żebyśmy się przenieśli do gminy Kowala. Zapytaliśmy wójta, jak ocenia te zmiany, które nastąpiły w ostatniej perspektywie unijnego finansowania. Wydaje mi się, że dużo, choć ja nie byłem wójtem, przejąłem dopiero od grudnia, ale wydaje mi się, że dużo zmienił gminę Kowala. Gmina Kowala jest taką specyficzną gminą, sąsiaduje bezpośrednio z Radomiem, to otacza pół Radomia od południowej części i myślę, że gdyby nie PROW, trudno by się było zmobilizować wójtowi czy radnym, samorządowcom, żeby zadbać trochę o takie rzeczy, które są bardzo potrzebne. Gmina Kowala leży w bardzo specyficznym miejscu, bo na południu Mazowsza, czyli tam, gdzie jest no niestety najwyższe bezrobocie w naszym regionie, a to także oznacza niższe wpływy do budżetu. Czy bez tego wsparcia unijnego gmina mogłaby się tak rozwijać? Bez wątpienia nie. PROW jest wspaniałym mechanizmem dla jednostek samorządu terytorialnego, dzięki którym gminy mogą realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Bez tych środków działalność jednostek samorządu mogłaby się ograniczyć tylko do zadań bieżących. Mam tu na myśli utrzymanie placówek oświatowych, realizacja podstawowych zadań. Gmina z własnych środków byłaby w stanie, porównując nasz samorząd, opracować projekt i przygotowania do dużej inwestycji zrealizować. Tak więc bez dwóch zdań, bez środków zewnętrznych samorządy gminne, wiejskie samorządy nie mogłyby realizować tak spektakularnych przedsięwzięć. Możemy zatem powiedzieć, że jest to ogromna szansa, którą no, musimy wykorzystać i niektórzy robią to dość perfekcyjnie. Tak, podzielam to zdanie. Zapytaliśmy wójta gminy Kowala, w jaki sposób właśnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zmobilizował samorządowców. Myślę, że tego bakcyla połknęli radni i są zadowoleni i nie ma problemu teraz z tym, żeby zabezpieczyć w budżecie środki własne, udział własny do realizacji projektów. Wójt gminy Kowala zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię, czyli na udział środków własnych. W momencie, gdy chcemy skorzystać z dofinansowania, musimy mieć pewną pulę środków. Jak to wygląda?
Minimalny wkład beneficjenta, czyli jednostki samorządu terytorialnego, to jest 25% kosztów kwalifikowalnych, generalnie w ramach PROW-u. Natomiast są niektóre działania, mam tu na myśli działania osi czwartej, które pozwalają na nieco niższy wkład beneficjenta, który wynosi 20%. Pana zdaniem to jest dużo? W przypadku dużych projektów jest to dosyć i małych jednostek samorządu terytorialnego, niezamożnych jednostek, jest to dosyć wysoki wkład. Natomiast warto wspomnieć tutaj o kompatybilności niektórych działań programu rozwoju obszarów wiejskich z innymi programami krajowymi. W gminie Sypniewo realizowaliśmy projekt, którego wartość opiewała na kwotę 1 500 000 zł. Maksymalny wkład w to przedsięwzięcie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, myślę tu o odnowie wsi, wyniósł 500 000 zł. Natomiast udało się program rozwoju obszarów wiejskich skomponować z innym krajowym mechanizmem, dzięki czemu nasz wkład krajowy nie przekroczył wskaźnika 2%. Zapytaliśmy wójta Tadeusza Osińskiego, czy gminy wiejskie nadal myślą o kolejnej perspektywie. Będziemy również aplikować wnioski jesienią na nowe rozdanie PROW-u. Będziemy chcieli zrobić również trochę dróg jeszcze, oczyszczalnie ścieków przy szkołach i wiele innych takich spraw. Myślę, że na jesieni będzie ogłoszony nabór, żeby jeszcze bardziej poprawić to oblicze gminy, żeby to była taka gmina przyjazna mieszkańcom. Za chwilę wrócimy do rozmowy o tych inwestycjach zrealizowanych. Tymczasem zajrzyjmy do gminy Kowala, aby sprawdzić, jakie zmiany dzięki środkom z PROW 2007-2013 dotychczas udało się tam wprowadzić. To centrum Kowali, największej gminnej miejscowości. 5 lat temu zmieniło się dzięki unijnemu dofinansowaniu z PROW 2007-2013. Zmiany na lepsze dostrzegają przejeżdżający i doceniają mieszkańcy. Coraz lepiej niż wcześniej. Dofinansowanie w kwocie 500 000 zł umożliwiło wybudowanie tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. To boisko do piłki nożnej, wiaty, trybuny, oświetlenie oraz muszla koncertowa. To miejsce, gdzie odbywają się imprezy sportowe, ale też edukacyjne, historyczne i rekreacyjne. Festyny rodzinne i Dni Kowali to również przedsięwzięcia, przy organizacji których pomagały fundusze z PROW 2007-2013. Aby podnieść standard życia mieszkańców i poprawić stan środowiska naturalnego w gminie, rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizowano ponad 226 sztuk w terenach południowej części gminy Kowali i w 2013 roku dołożono 40 sztuk. Jednego by pewnie nie było stać na założenie takiego czegoś, ale dzięki temu jest to naprawdę było korzystne. W Kowali z udziałem środków z PROW 2007-2013 zmodernizowano też kilka świetlic. Wyglądają tak jak ta wiejska świetlica w Trablicach. Jest świetlica środowiskowa dla dzieci, każdy może przyjść i się tu bawić, są różne zabawy, konkursy. W Trablicach pamiętają też o dramatycznej historii Radomskiego Czerwca 1976 roku. Dofinansowanie z PROW 2007-2013 pomogło w remoncie byłej plebanii w miejscu pamięci o losach księdza Romana Kotlarza. Błogosławił idących, protestujących robotników czerwca 76. I jest uważany za takiego kapelana tego czerwca 76. Po tym wystąpieniu swoim został po prostu bardzo brutalnie pobity. Teraz ta dawna plebania nie tylko przypomina tragiczne losy legendarnego kapelana robotników Radomskiego Czerwca, ale też pełni funkcję świetlicy wiejskiej. O historii Kowali, także tej dalszej, opowiada wydana z udziałem środków unijnych książka. W tych okolicach rozegrała się jedna z największych bitew powstania styczniowego. Panie wójcie, a czym może pochwalić się Sypniewo? Gmina Sypniewo w ostatnich latach zrealizowała 9 projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i były to bardzo różne projekty. Część z tych projektów dotyczyła, podobnie jak w gminie Kowala, remontu świetlic wiejskich. Dokładnie 4 takie świetlice wiejskie zmodernizowaliśmy. Jak już wspominałem, wybudowaliśmy nową, pełnowymiarową, pierwszą w gminie Sypniewo salę gimnastyczną właśnie z udziałem środków PROW-u. Poza tym
wybudowaliśmy powyżej 20 km sieci wodociągowej, dzięki czemu doprowadziliśmy sieć i wodę do kilkunastu miejscowości. Czyli tak naprawdę udało się zrealizować kilka bardzo kluczowych inwestycji. Tak. Zobaczmy zatem, jak jest w Celestynowie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy wykonaliśmy 6 zadań inwestycyjnych. Obecnie jeszcze kończymy 2 zadania inwestycyjne. Pozyskaliśmy na ten cel kwotę ponad 1 300 000 zł. Wartość zadań ogółem to jest ponad 3 miliony zł. To są bardzo duże środki. Na co, na jakie inwestycje można było pozyskać fundusze z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest, tak jak powiedziałem, bardzo dobrym mechanizmem finansowym, z którego bardzo szerokie spektrum działań może być podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego i między innymi jest możliwe realizowanie projektów w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrach miejscowości. My taki projekt, kilka takich projektów zrealizowaliśmy. Oprócz tego mogą być inwestycje w zakresie budowy infrastruktury sanitarnej. Myślę tu o wodociągach, o sieciach kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalniach ścieków. Takie też na terenie gminy Sypniewo realizowaliśmy. Ponadto mogą być realizowane w ramach PROW-u, głównie w ramach działań osi czwartej lidera, projekty związane z różnego rodzaju szkoleniami. Zobaczmy może zatem, jak te wszystkie inwestycje, o których Pan opowiada, wpływają na mieszkańców, czy są zadowoleni z tego, jak zmienia się to najbliższe otoczenie? Myślę, że te inwestycje zasadniczo wpłynęły na, bardzo pozytywnie wpłynęły na życie mieszkańców gminy, pozwoliły na integrację mieszkańców, pozwoliły również na rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy. Jakich inwestycji tak naprawdę pojawiło się najwięcej na mazowieckiej wsi? Według mojej oceny najwięcej samorządy gminne zainwestowały w projekty infrastrukturalne, choć są to inwestycje słabo rzucające się w oczy, ponieważ są one lokowane w gruncie. Jednak te inwestycje najbardziej przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich. Czyli kanalizacja numer jeden, numer dwa? Kanalizacja, wodociągi. Numer dwa, obiekty sportowe. Jako trzecie można wymienić zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrach miejscowości. Realizacja tych projektów jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez mieszkańców i bardzo wpływa na poprawę warunków zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Jak Pan sądzi, czy w kolejnej perspektywie także będziemy szli w tym kierunku, czyli te przykładowe 3 pierwsze punkty? To jest ten top, który będzie zrealizowany na mazowieckiej wsi. Myślę, że tak. Jest bardzo duże zapotrzebowanie oprócz środków, które już zostały zainwestowane na kontynuację tego typu projektów. Zobaczmy zatem, jakie plany na przyszłość ma gmina Celestynów. Czy zgadza się z tymi najważniejszymi inwestycjami, które właśnie Pan podał? Bardzo liczymy na kolejną perspektywę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tutaj przygotowujemy wnioski o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej, na budowę ulic, dróg gminnych oraz na realizację tzw. miękkich projektów, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Czyli słyszymy jeszcze budowa dróg i projekty miękkie. Tak. Dotychczas nie było możliwości, aby odcinki drogowe były finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowa perspektywa niesie taką szansę i wszystkie gminy, jak było wspomniane przed chwilą w materiale, liczą na to wsparcie, zważywszy na fakt, że w ramach regionalnego programu operacyjnego nie przewidziano środków dla samorządów gminnych. Jest to bardzo poważny problem. Ale Sypniewo będzie się starało o kolejne dofinansowanie. Oczywiście. Chciałbym jeszcze wspomnieć na temat dwóch projektów miękkich, szkoleniowych, które realizowaliśmy. Pierwszy dotyczył zajęć prowadzonych przez Klub Sportowy Orzeł Sypniewo, który funkcjonuje na terenie naszej gminy, a drugi dotyczył szkoleń prowadzonych przez Orkiestrę Dętą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsewie. Jest to też bardzo ważna sprawa, bardzo duże zadowolenie mieszkańców z tego powodu. Dziękuję serdecznie za rozmowę i za wizytę w naszym programie, a my zobaczmy, jak dzisiaj wygląda gmina Celestynów. Mówi się, że to było kilka bardzo dobrych lat.
Celestynowie bardzo doceniają środki unijne. Bez środków unijnych takim gminom wiejskim jak gmina Celestynów nie udałoby się sfinansować wszystkich inwestycji, które leżą na barkach gminy. Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w Celestynowie dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest kanalizacja. Gmina Celestynów w latach 2009-2012 wybudowała prawie 3 km sieci kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Celestynów. Ponad 26 tysięcy złotych gmina Celestynów pozyskała z PROW 2007-2013 na realizację zadania, którego głównym celem był wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich. Pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach osi czwartej LIDER na budowę placu zabaw w miejscowości Regut, również budowę placu zabaw w miejscowości Dąbrówka i dla nieco starszych siłownia zewnętrzna w Celestynowie. Siłownia zewnętrzna została zrealizowana pod nazwą Ścieżka Zdrowia. Zarówno ona, jak i place zabaw cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Przy szkole podstawowej w Starej Wsi dzięki środkom z PROW 2007-2013 wybudowano wielofunkcyjne boisko. Mają się tu zajęcia wychowania fizycznego, ale chcę zwrócić również uwagę, że alternatywne formy wychowania fizycznego, te, które wybierają uczniowie, to też są zajęcia prowadzone właśnie na tym boisku. To miejsce tętni życiem przez cały rok. To jedyny tutaj w Starej Wsi obiekt tego typu, z którego może młodzież korzystać, ale korzystają również całe rodziny. Władze gminy już planują kolejne inwestycje, także sportowe. W wieściach z Mazowsza pora teraz na kalendarium, czyli wydarzenia, o których warto pamiętać. 16 kwietnia w warszawskim domu Technika NOT przy ulicy Czackiego 3/5 odbędzie się 9. konferencja ETW Energetyka we wsiach i rolnictwie. Od 17 do 19 kwietnia w Warszawie odbędzie się 4. edycja targów produktów regionalnych i ekologicznych Regionalia. 30 czerwca mija ostateczny termin składania wniosków o płatność dla działania Odnowa i rozwój wsi, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. 16 kwietnia 2003 roku podpisanie traktatu akcesyjnego w Atenach między Unią Europejską a Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją. 18 kwietnia 1951 roku na mocy traktatu paryskiego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. 17 kwietnia 1794 roku wybuchła insurekcja warszawska pod wodzą Jana Kilińskiego. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Spacerują, siadają na komódce i opowiadają. Nietypowych przewodników można spotkać w Pałacu w Chrzęstnem. W ich rolę wciela się nie byle kto, bo dwóch znakomitych Polaków. Odtworzenie ich postaci stało się możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii hologramowej. Są Państwo ciekawi efektu? To zapraszam na felieton filmowy. To powrót do epoki romantyzmu. Władysław Podkowiński i Cyprian Kamil Norwid wyłaniają się w pałacowych wnętrzach wśród dymu i opowiadają swoją historię. Ewa była 9 lat starsza ode mnie. Ja jednak dałbym wszystko, aby dla mnie rzuciła miłość. To wspomnienia Władysława Podkowińskiego, który odwiedzał pałac w Chrzęstnem. Malarz, jeden z największych polskich impresjonistów, przyjeżdżał tutaj też na wakacje. Jedna z właścicielek, Ewa, była inspiracją jego najbardziej znanego obrazu Szał uniesień. Cyprian Kamil Norwid to drugi przewodnik po okolicy. Poeta urodził się w pobliskich Głuchach. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. To jednak nie duchy znakomitych gości, tylko ożywione przez technologię postaci. Hologramy wyświetlane wśród przepięknych, zabytkowych wnętrz robią wrażenie na zwiedzających. O taki właśnie efekt chodziło starostwu wołomińskiemu, które jest właścicielem zabytku. Okazało się, że można. Znaleźliśmy firmę, która powiedziała, że jest w stanie coś takiego zrobić i że będziemy pierwsi w Polsce, jeśli coś takiego zrobimy. Podczas jednej ze scen Norwid siada na komódce, malarz i poeta pojawiają się w pałacowej kapliczce.
postaci z hologramów dodają zabytkowi jeszcze więcej tajemniczości. Zapraszamy, wycieczki, myślę, że się to spodoba. Późnorenesansowy pałac w Chrzęsnem niedawno został odnowiony dzięki dofinansowaniu z unijnych funduszy PROW 2007-2013. Prace trwały od 2008 roku, ale dzięki temu kolejny zabytek na Mazowszu odzyskał swoją historię. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Dla uważnych widzów mamy jeszcze konkurs. Dla pierwszych osób, które odpowiedzą na pytanie, jak brzmi pełna nazwa funduszu, z którego finansowany jest PROW 2007-2013, w skrócie EFR-ROW, mamy nagrody niespodzianki. Z prawidłową odpowiedzią prosimy dzwonić pod numer 22 507 0489. Zapraszam na kolejne wieści z Mazowsza, jak zwykle, w środę. Proszę pamiętać też o sobotniej powtórce. Do zobaczenia.